Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Little Hope. Czy jest to ostatni? Być może, nie jestem pewien, jest taka opcja, nie wiem dokładnie ile mi gry zostało, możliwe, że około godziny, ale jestem mocno zmotywowany, żeby w obliczu wszystkich innych gier, które są też teraz na kanale, ją zakończyć. Tak więc postaram się to zrobić, nie wiem jak to będzie wyglądało, czy mi się uda, kto przeżyje, ale spróbujmy. Tak więc zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. A ja kontynuuję. Jesteśmy na scenie, na której zakończyliśmy ostatnio. Kontrolujemy kogo? Kontrolujemy Andrew, okej, czyli prawie nasz główny bohater. Ja się zastanawiam, w którą stronę powinienem iść. Tutaj widzę, coś mamy do obczajenia z tyłu. Więc zobaczmy, co to za znak. No, trasę jakąś tam mamy, która jest tego właściwa. Please stay on the trail. Dobra, jesteśmy na jakimś szlaku w takim razie i musimy na nim zostać. Okej, co się znajduje tam? Czy nasza grupa się znowu genialna w swej przemyślności rozdziela? Czy mi się tylko wydaje? Dokąd my tutaj damy radę dojść? Co tutaj się w ogóle znajduje? What if saving our doubles from execution is how we save ourselves? Może. Those things we've seen are linked to the executions. I was only hunted after my double was killed. Tutaj wydaje mi się, że jakiś budynek się znajduje, albo coś w tym stylu, tak więc może zanim pójdziemy do budynku, jeszcze bym wrócił, ponieważ niestety jedna rzecz jest tutaj obecna w Little Hope, której kurwa nienawidzę, czyli blokowanie nas przed powrotem w jakieś miejsce momentami, bez jasnego znaku, że właśnie z tej lokacji się wychodzi i zamyka się samemu sobie ścieżkę do czegoś. Ponieważ ja chciałbym się cofnąć, coś jeszcze obczaić, coś tutaj znaleźć, ale niestety nie mam już takiej opcji, no bo po prostu nie. Aż muszę się tutaj nachylać, żeby niektóre rzeczy zobaczyć, bo po prostu jest tutaj tak wszystko nieczytelne. Ale wydaje mi się, że teraz powróciłem tylko i wyłącznie do miejsca, którym nam się udało ostatnio uciec z tych wszystkich tarapatów, w które wpadliśmy. Więc przyszedłem tutaj sam w bardzo straszne miejsce, kompletnie bez żadnego najmniejszego sensownego powodu, więc nie marnujmy więcej czasu i chodźmy przed siebie. Wydaje mi się, że dotarliśmy tam właśnie do jakiegoś budynku, tak jak powiedziałem. Co to będzie za budynek, co w nim znajdziemy, to się jeszcze okaże. O, niewątpliwie jeszcze jakieś walki z demonami nam się szykują. Coś dzisiaj czuję, że moje palce muszą być rozgrzane, ale grałem godzinę w Valhalla, więc jest szansa, że są. Tak więc, dobra, podejdźmy na razie tutaj. Cała grupa udała się tam, chociaż nie w całości. Co my tutaj mamy? Mamy też, widzę te świetliki. Świetliki przy wejściu do budynku. O, jeżeli teraz normalnie wejdę do tego budynku bez możliwości pójścia dalej, bardziej w lewo, to się wkurwię. Nie wiem, co się tutaj teraz wydarzy. Mamy jakiś rozpieprzony dom, ale jakby szukając jakiegoś nawiązania, nie jest to raczej ten sam dom, który spłonął na początku w prologu. O, zajebiście! Witam kolegę! Oni się tutaj momentalnie w ogóle chwytają za rękę, żeby się zorientować we dwójkę, co tam się dzieje. Okej, on nas tutaj ewidentnie widzi. Mamy dublera Andrew. Jaki on ma głos potężny. To jest Mary. I am troubled by her, by the part she has played in these trials. Those trials trouble us all. There is more to this. I saw her smile as her own sister was executed. She took pleasure from it. Are you certain? I am. Puritanie. She speaks of guilt and remorse. It is hard not to believe her. Keep away from her, Abraham. No good can come from being with that child. Too late. With her brother and sister gone, Mary now lives under my roof. Your charity places you in grave danger. What do you advise? Tell the court you suspect she toys with us all. That you saw her delight in her own sister's death. I implore you. I am torn. Mary seems full of remorse. Keep your suspicions to yourself, and it's our community which will suffer. None of us is safe from her wild imaginings. Very well. If the court will listen, I will speak. Jezus Maria, jaka pojebana akcja. Prostota po prostu przekonaj ludzi w tamtych czasach mnie rozwala. No, generalnie ksiądz mówi, że ona jest kurwa zła, jakby ciągle mordują kolejnych ludzi, więc jakby weź tam powiedz, że tak faktycznie jest, okej? Dla naszego dobra, dla spokoju, jakby jak się jej pozbędziemy, będzie git. Joseph powiedział Abrahamowi, żeby ogłaszał wszemi wobec, że Mary jest zła. Okej.
You're not bewitched. How else can your presence be explained? I can't explain this, but you're not. She has conjured you to defend her. To press me into silence. Only the devil could create a demon who so resembles me. I'm not a demon. But we do look alike, which I agree is pretty damn weird. Dobrze, że są w stanie się dogadać. What you're gonna say to the court about Mary? I was decided to speak to the court. Now I am not so sure. I know how this must look, but you have to speak out. Tell everyone what the girl did, like your friend is telling you to. Nie. I must not succumb. Little Hope is no longer the town I knew. Strange and disturbing events have become commonplace. You, whatever you are but one of these. Revealing the truth about Mary may save my friend, but it does not sit easily with me that in doing so I condemn a child. The priest is the villain, dokładnie. Jakby nie oskarżaj Mary, tylko oskarż kurwa księdza. Bo wszyscy go uznają po prostu za zbawcę miasteczka. That's way off. We gotta stop the kid. No other way to do this. Nawet przeszły Andrew ma takie podejrzenia. No one can doubt that. Jakby... Ale... Boże, jedyny, no tak, ludzie zapatrzeni w księży, kościół, kler. Oni są niesamowici. Oni, kurwa, są prowadzeni przez Boga we własnej osobie. Zstępuje z niebios, by ich kontrolować. Standing up for the kid is probably gonna do us all in. I hope you're wrong. For all our sakes. Na swoją drogą, interesująca zamianka tutaj miała miejsce. Did you get a chance to confront Mary? No. We never even saw her. Fuck. Podoba mi się to, że spotykanie duchów z przeszłości już jest takim kurwa standardem, że oni, no i nie pójdę tą lewą ścieżką. Jaki kutas? Skąd ja mogłem to kurwa wiedzieć? Boże, jak to głupie. Nie lubię tego strasznie. Abraham. Ach. He was thinking about testifying against Mary, but good boy Andrew talked him out of it. That was a smart move. Are you fucking kidding me? Nikt nie chce bronić mojej dziewczynki. Zawieziony wami jestem. How you doing? Not great. Demons from the past? Don't know how much more of this shit I can take. One thing I didn't see coming. I feel like one of the team. I'm good with that. Never happens to me. O proszę, jak ona transformację przechodzi. Learned a few things about myself tonight. Shame I had to be from witches and ghosts. We need a hero. Potrzebujemy bohatera. Zrobią oni film w Marvelu. Paladynem naprawdę rzuciła paladynem teraz? I never had you down as a game geek. There's a lot more about me you don't know. I'm full of surprises. You'll see. Taylor, a w WoWa to grasz? Może jakiś rajdzik wspólny? We need to get moving. Najpierw połączymy się na Discordzie, a potem z miłosnym splotem. O Jezus! Ja pierdolę, super! No to nie będzie kurwa miłosnego splotu, oho. Ja, dałem radę. Okej, okay. A. Daniel! Ja pierdolę, damn Daniel! Dobra, uwolniłem się z tego gówna, ale teraz musimy jej szukać. A. Ja pierdolę, kolejne quick time eventy. Pieprzone demony. Where are you? Nie dają moim palcom spokoju. Kurwa, za dźwiękiem. Za dźwiękiem, zawsze lepiej za dźwiękiem. Przedtem też jej po dźwięku szukałem, nawet ja osobiście, jak byliśmy w tym muzeum. That you? Co on ma kurwa w nocy w lesie wypatrzeć niby? O Jezus Maria, dobra, dalej on ciągnie tym jęzorem. Whatever happens, do not let go. Dlaczego wszystko mnie musi... Dobra, get out of here. Nie, help me. Help me! I'm not letting go. Ja pierdolę, czemu ten język musi być taki śliski? Bearing update, co tutaj się stało? Poprosiło jego pomoc, kiedy walczyło o życie. Dobra, nieważne, kurwa. Cyk, dobra, trafiłem. Zablokowało mi się jakieś fearful. Okej, okay, to też się udało. Nie jestem pewien, co w ogóle oznacza to blokowanie. O kurwa, ona teraz jest za tym kamieniem. Co, muszę cicho siedzieć? Tak, dobra. Spędzi mnie głowa, ale chuj w to. Niech mnie zaswędzi na śmierć.
Okej, dobra, to jest scena, którą widziałem przedtem, czyli ona się chowa za kamieniem, ale się jej udało. Nie jestem pewien, co powinienem był tam wybierać. Mam nadzieję, że nie będzie to miało jakiejś straszliwej, kurwa, konsekwencji w przyszłości. Bearing updated, no ale dobra, udało się uciec. Chociaż coś tam się wewnątrz niej zablokowało, widzicie? Coś tam było indecisive, deceitful, te kurwa cechy się właśnie blokują, kłódki się pojawiają. Nie wiem do końca, jak to interpretować, co to dokładnie oznacza. Podoba mi się mój current objective, czyli po prostu, kurwa, przeżyj. Na wiele więcej nie można liczyć. Ci to w ogóle jakby się nie zorientowali, że ją porwał jebany język śmierci. Brzmi jak hardkorowe imię dla aktora porno. Język śmierci. Może teraz mogę coś tutaj na wstecznym obadać. Kurwa, nic nie widzę i wchodzę w tę mgłę. Dobra, wiecie co, to jest zły pomysł. Czy ja dam radę stąd wyjść jeszcze? Dobra, idźmy razem z grupą, co? W którą stronę? Chyba w tą? Tak mi się wydaje. Dobra, nie będę się tutaj cofał. Mam nadzieję, że nic tam ciekawego nie było. Super gęsta mgła sugeruje mi, że nie. Więc obym się nie mylił. Chociaż nadal tutaj jakieś rzeczy mogą być po bokach. Nie jestem wielkim fanem tego, że ta gra tak strasznie... Znaczy, ja rozumiem, no... Coś musi być jakiegoś elementu gameplayowego. Więcej niż tylko łażenie przed siebie, klikanie przycisków i wybieranie rzeczy. Chociaż ja bym był zadowolony, gdyby tylko na tym się ta gra opierała. Ale jeszcze to szukanie w tych ultra kurwa ciemnych meandrach lasu rzeczy, które dopiero pozwolą nam niektóre rzeczy robić. No i w ogóle jakby totalna niewiedza na temat tego, co spowodują nasze decyzje w kwestii blokowania jakichś tam kurwa cech, charakteru. Nie wiem, jak to działa dokładnie, jaki to ma wpływ na nas. No nieważne, wybieram co wybieram, skończę tak jak skończę. Chodźmy przed siebie, schodzimy z górki i widzimy, no widzę ulicę z powrotem. Jakiś taki duży otwarty teren mam wrażenie i duży budynek, jakaś fabryka, nie jestem pewien. O, chciałem iść w lewo, ale i tak mnie pchnęło w prawo, więc kij z tym. It's gone. Whatever it was, it's gone and it ain't coming back. I really hope you're right. Pocieszyliśmy ją mocno, ale raczej tego czegoś nie zabiliśmy. That's a pretty negative outlook you got there. O Jezus Maria, thoughtful albo assertive. Thoughtful, niech będzie. Nie zwalajmy tego na Mary. We might have already missed a chance to change things. You had a chance to get Mary exposed for what she is, a liar and a faker. Put her in the dock for a change. Why didn't you take it? We don't know for sure that stopping Mary will help us out. It's just a theory. It may only be a theory, but right now it's all we've got. This is a one-shot deal. We get it wrong and there's no replay. It's game over, so I'm up for doing whatever it takes. Come on, let's take a look. Ja powiem tak, jakby w tej chwili wymyśliłem sobie ścieżkę fabularną, która jest absolutnie kontrą wobec wszystkiego, w co wierzy praktycznie każdy pozostały członek naszej grupy. I mam wrażenie, że to jest pewne wyzwanie, które trzeba spełnić i wymóg, któremu trzeba podołać, żeby faktycznie doprowadzić do tego, co tutaj jest tym dobrym wyborem. Jakby mogę się mylić, może faktycznie Mary jest tutaj źródłem zła, ale wymyśliłem sobie, że będę jej bronił i zwalę na księdza, więc niech będzie. Zwalam na księdza. Co my tutaj mamy? Co to za premonition będzie? Jezus Maria, szczęka przekręcona. No dobra, zdecydowanie koleżka tutaj może źle skończyć. Oh well. Dobra, no to fajnie by było do tego nie doprowadzić. Jak na razie wszyscy żyją. Czy uda mi się to pociągnąć dalej? Nie wiem. Teraz to już jakby w dużym stopniu chciałbym po prostu skończyć Little Hope. Zobaczyć finał tej historii. Jakieś takie głębsze wytłumaczenie tego wszystkiego. Niekoniecznie już tak zależy mi na podejmowaniu idealnych decyzji. Biorąc pod uwagę, że nie wiem, jakie są idealne decyzje, to też jakby robię, co mi się wydaje, że jest właściwe. Mayor, w ogóle tam teraz myślę o tym, co ja wybrałem jako Taylor. Tam było, że o, idź, ratuj sam siebie, ale to mi zabrzmiało jak taki mega klisze tekst z filmów akcji, że wiecie, ten bohater tam ma poświęcić życie, żeby kogoś uratować, on mówi, nie, odejdź, idź sam. I w sumie nie chciałem, żeby się to stało, bo jakby bałem się, że jak były dwie opcje. Albo Daniel rzeczywiście to zrobi, sobie pójdzie i tracę Taylor, czego nie chciałem. Albo druga opcja, że jak to często bywa w tych właśnie że filmach, nie posłucha i tak będzie ją ratował. Ale jakby ewidentnie wybrałem złą opcję chyba, bo coś tam mi się zablokowało, ale czy blokowanie tych rzeczy to jest jakby zła rzecz, czy dobra? Nie wiem. Dobra. Tutaj burmistrz jakiegoś deala szczelił. Boi się, że protesty... Okej, dobra.
Boi się, że protesty będą niebezpieczne w związku z tym, co sobie tam wymyślił. No dobra, wydaje mi się, że ktokolwiek rządził tym miastem, sukcesywnie doprowadzał do jego rozpierdolu. Samuel Carver. Okej. Pan ksiądz chciał być burmistrzem. Czy do tego doszło? Nie jestem pewien. Pamiętam, że Carver to był ksiądz. Zapewne nie mniej pojebany niż Carter, czy jak się nazywał ten, który był w tej odleglejszej przeszłości. No bo jakże tutaj, jak jedno i drugie nazwisko było skreślone z tamtej listy księży w kościele, no to muszą mieć jakby coś wspólnego. Obstawiam, że jest to brak piątej klepki. I bardzo mocny poziom konszachtu ze szatanem. Musi tak być. Nie ma innej opcji. Dobra, wejdźmy do środka. Już nie ma tutaj chyba żadnych innych rzeczy do znalezienia. A jeżeli są, no to można to zwalić tylko na to, że po prostu nie chcę, żeby te odcinki były przepełnione łażeniem po ciemnych lokacjach, tylko chcę pchać fabułę do przodu. Nieważne jakim kosztem. Hej! Vince! Siema, Bearing Updated. Czekaj, zaspoilerowałem sobie, co on powie właśnie tym Bearingiem. I don't think he gets how bad a mess we're in. Come on, inside! Tak jak wy w komentarzach napisaliście, Vince wydaje się być bezpieczny, ponieważ on nie ma żadnego odpowiednika w tych wydarzeniach z przeszłości. No wtedy czarnoskóra osoba raczej była likwidowana, jak tylko uciekła z pola z bawełną, a nie jeżeli oskarżono ją o tam czary. Jezus Maria! Tego to, żem się nie spodziewał, ja cię dupia! Now is my time to speak before the judge. O Jezus. Filled with dread. I cannot know how my testimony will be received. The devil has blinded so many to what is real and what is not. Nothing good will come of this. His words will seek to twist the truth. Allow me to judge what is true. Abraham and Joseph are allies in this deception. And lest we forget, you condemned Joseph to death only yesterday. Or do you now question that decision? No, Boże. I've heard nothing today to sway my conviction. Joseph consorted with the same malicious force as his wife. For this, the court thanks Reverend Carver, who faced the devil's wrath to present the evidence. It is only my duty, Judge. Now, however, this court is duty-bound by law to seek out the truth. We must therefore examine these claims made by Abraham against Mary. If I may speak briefly, Judge Wyman. Time is short, Reverend. Be indeed brief. Mary has shown great fortitude to speak out against the evil here. Many would have lacked her courage. Yet her reward for exposing this brooding covered in our midst is to be besmirched. Her courage is not in question. It is her intent we must be certain of. Her accuser is the very man entrusted to care for this innocent child. Plain to see, he is not fit for such a task. And I would ask the court to have Mary placed elsewhere. Who would you have be her new ward, Reverend? I'm pewnie on sam. Prepared to take responsibility for the child. No, oczywiście. If the court agrees. First, the court must hear what Abraham has to say. No decision can be made on the child until then. Fajnie, że robię jakieś mini posiedzenia sądu w swojej kuchni czy małym biurze. Dobra. Abraham to odpowiednik Andrew. Some would have me speak out against Mary, but could a child truly be capable of such evil? Jakim on głosem w ogóle mówi? This is tough for you. Musi być ci ciężko. Would be for anyone. Mary. Będę wybierał uparcie wszystkie opcje, odpychające winę od Mary. Mam nadzieję, że dobrą decyzję podjąłem, szczerze mówiąc. Speak up, boy. Out with it! Mary has spoken of evil spirits, devilry and witchcraft. Things many cannot believe could exist here in Little Hope. I'm not here for history and hearsay. Get to the point, boy. Boy. Mary is tormented. The apparitions she has seen, they have plagued her, stolen her innocence. Some suggest she is in league with these creatures, but no one can be certain. Myself least of all. Can any of us truly know a child's mind? You claim I lack the ability to see... Co tam tutaj? Okej, dobra. On w tej chwili przekazał sędziu, że nie może być taki pewien jej winy. To mi się podoba. Ksiądz jest podejrzany, chuj. Zresztą jak mam okazję udupić księcia, to bardzo chętnie. Aha, wow.
Furthermore, Mary is to be placed into the care of Reverend Carver. Now stand down. Widzę, że ten też chyba chciał sprawiać pozory profesjonalizmu i swojej pracy, której się podjął. Tylko i wyłącznie po to, żeby i tak oczywiście skakać jak mu ksiądz zatańczy. Fantastycznie, tak, tego potrzebujemy w sądzie. Kompletnej bezstronności, sprawiedliwej i szczerej obrady i procesu. Did you see Andrew's double again? He told the judge that Mary did nothing wrong, like she's the victim here. Oh, that's bad, very, very bad. Shit! So what happens now? Dobre pytanie. This helps us. Has to. We now know for sure that we can alter what happens. What do you think? Is he right about this? Supportive, niech będzie. Niech on wspiera kumpla w tym wszystkim. Andrew mnie polubił bardziej za to. Trades updated. Reassuring poszło do góry. Ale czy to dobrze, czy źle? Chuj wie! O! What the fuck? Dobre pytanie. To samo zaprząta mój umysł. No dobra, wypierdalajmy stąd jak najszybciej, bo zaraz wszyscy poumieramy. Ale najpierw... Kogo my tutaj mamy i co my takiego damy radę tutaj dojrzeć? Kogoś tutaj poznaje? Secret found. This place shut down way, way back. Team photo. Okej, okay, pracownicy fabryki. Life as a kid in the 70s. Everything was ahead of me. Nie widzę tutaj chyba nikogo, kogo miałbym poznać. Dobra, dobra, Angela, spokojnie, już nie bądź taka tutaj... Hop do przodu, powiem ci. Mam parę rzeczy jeszcze do obczajenia. Na przykład tą oto tutaj plakietkę na ścianie. Egzamin. Naprawmy ją do góry i przeczytajmy, co tam jest. In memory of James Clark. Sadly missed by many. Dobra, okej. Okay. Czyli ku pamięci James Clark. Kimkolwiek jest James Clark, bo nie jestem pewien. Obstawiam, że jakbym wszedł w to menu sekretów i obczaił te wszystkie tam połączenia, które są dostępne i tak dalej, to bym... Mogę jakieś nawiązania tam połapać. Dobra, do tego pokoju wydaje mi się mogę na lajcie wejść i zobaczyć, co ja tutaj znajdę takiego. Dokładne przeszukanko. Weź tutaj, wyciągnij kartona i co będzie w środku? Zdjęcie jakieś, ramka ze zdjęciem. Obracanko. Uuu, dzień dobry, family photo. You gotta see this. Mamy Andrew we własnej osobie, na zdjęciu rodzinnym. This is too fucking weird. A to są jeszcze ichniejsi ludzie. This is too much. Way too fucking much. First, a load of weirdo witch killers from ancient history look just like us. Now, we got the creepy family of the year winners who also look just like us. What the actual fuck? What does it mean, though? Andrew w ogóle z jakimś spokojem. What does it mean? No clue. Who knows what happened to them? Maybe we're all stuck in the same nightmare. Oh wow, okay. You really want a souvenir? From this night? From this place? All I know, I'm keeping hold of this. Chopie, no jakby w podejrzany sposób to wygląda, jakby to miała być moja rodzina, nie? I jeszcze mała dziewczynka, która nas tutaj kurwa creepuje od niesamowicie długiego czasu, jest chyba moją siostrą. Tak, chętnie to zatrzymam. Otwórzmy szuflad Sena. Co tam wewnątrz? Co tu jest napisane? Kiss my ass. Okej, myślałem już, że sis my ass, ale ty. Stop. Bo puściłem R. Czy nie będzie czegoś po drugiej stronie? Już mi tam wypunktowaliście, że w którymś momencie... nie obróciłem strony. O, proszę bardzo, co my tutaj mamy? Do pana Vincenta Barnesa. Vincent, ha? Huh? Vincent dokładnie tak samo jak Vince, czyli ten gościu, którego spotkałem. No, ten czarnoskóry typo. Following our recent disciplinary meeting. Okej. Okay. Że tutaj firma bierze pod uwagę jego tam nieobecności ze względu na jakąś tam kontuzję, czy ranę, czy... Nie wiecie, coś co mu się stało. Ale dalsze ostrzeżenia na temat nieobecności, spóźniania się i bycia pijanym, czy tam pod wpływem, okej, okay, sprawiło, że musieliśmy napisać formalne oskarżenie, ostrzeżenie, że jeżeli znowu cię będziemy musieli opierdolić w ciągu 12 miesięcy, to cię zwolnimy, Revenant Express, okej. No dobra, czyli tutaj wychodzi na to, że ktoś był bardzo
nierzetelnym pracownikiem i był to chyba ten Vince, czyli pracował w tej fabryce. I don't know what's real here. Jakby niewątpliwie Vince nie jest po prostu normalną osobą, która sobie mieszka w tym miasteczku i nie ogarnia, co się tutaj dzieje. On ma jakby coś podejrzanego wspólnego z tym wszystkim, jak nic. To jeszcze chcę sprawdzić, mam wrażenie, że coś tutaj jeszcze jest do zrobienia, ale chyba nie, chyba mogę to tylko podnieść i nic więcej, pooglądać gdzieś na boku, z dołu, z boku. No i to chyba jest ten sam Vince, którego my tutaj spotykamy, dodatkowo miał jakieś tam problemy, pił w pracy. Who are those people in the photograph? I musieli go wypieprzyć. Maybe time is fucked up here. Like, that really is us in that photo. But they're around the same age as us. As far as I can tell. Bardzo dobre pytanie. Jakby ja widzę dokładnie wszystko to, co widzą ci ludzie w tej grze, ale ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Jak to wytłumaczyć? Jak to ich połączenie ma sens? Okej, okay. Mają zamknąć w takim razie fabrykę i to spowoduje straszliwy rozpierdol, bo 600 miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Hazel Carver, director in the family business. Okej, okay, dobra, czyli ktoś z rodzinki Carverów ogłasza zamknięcie tej fabryki. Co, jakieś tam tekstylna fabryka, coś takiego, bo było przedtem coś o wiecie, to co się ta śpiąca królewna o to dziabnęła. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tak, i zdecydowanie ludzie byli niepocieszeni. Były protesty, był rozpierdol, tylko jaki to ma związek jakby z całą tą historią pożaru w rodzinnym domu, opętania wiedźm i tych procesów sprzed tam 300 lat? To nie mam zielonego pojęcia, jak to jedno z drugim się tak naprawdę wiąże i łączy. A więc finalnie... Dalej zero odpowiedzi! Zajebiście. Tutaj jeszcze jakiś pokoik się znajduje. Dzień dobry, co znajdę tutaj? Egzamin. Zdjęcie. To jest ten sędzia chyba, nie? Tak mi się wydaje. Coś tam pod spodem jeszcze jest? Coś tam odpadło. Okej. Okay. Plakietka pewnie z imieniem. Odwracaj. Thomas Wyman. Tak jest. To pan sędzia. Tak, tak, tak. A potem... Potem żałował położenia takiej wagi na zeznaniach dziecka. Okej, okay, i dzisiejsza fabryka jest założona na miejscu, w którym przedtem mieszkał ten cały Wyman, sędzia. No dobra, czyli pożałował tego, że tak polegał na zeznaniach dziecka. Samuel Noshet, Lewiston, 1963. Mhm. O, proszę. Widzę, że tutaj jest list od pana sędziego, że jak przeczytał list od jakiegoś kapitana Bonda na temat wydarzeń w Little Hope i przeczytał też petycję ludzi z miasta, mówi, że musi jakieś swoje zmartwienia przekazać na papier, że nauki pastora Carvera odeszły od prawdziwej doktryny i tego jakby kora religii. Okej. Okay. No generalnie wychodzi na to, że nawet i sędzia po tych wszystkich procesach się nawrócił i stwierdził, że kleche pojebało. I że chyba jednak źle zrobił, tak dobitnie go słuchając. Ale to spoko. To znalezienie tego może być bardzo fajną podkładką do jakichś opcji dialogowych, które być może mi się odblokują dzięki temu, że ten sekrecik właśnie wyłapałem. Właśnie, żeby przekonać kogoś w przeszłości, czy może resztę tutaj ekipy, do tego, że Mary wcale nie była winna i że sam sędzia pożałował tego, jak on podziałał. O, mamy tutaj fotkę. Ty! So the story here. She leave him for some other guy. Vince Foto. Kurwa, przecież to jest ten... To jest chłopak, który zostawił tą naszą siostrę, kiedy dom spłonął. Tan. Tylko, że to była ta... To ona miała na imię Tania? Nie. Jakby to jest Tania teraz, ale Tania i Vince? Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ale to autentycznie. Jeżeli to jest Vince, to jest ten sam chłopak, który zostawił, zrzucił samochodem tą dziewczynę, zanim dom spłonął. Siostrę Andrew. Czy jak on się tam nazywał? Też chyba Andrew, nie jestem pewien. Tania? Możliwe. Not sure. Czyli to jest ten sam Vince, który jest tutaj w tej chwili w mieście? I ten sam Vince w takim razie też został wywalony z tej fabryki. Może dlatego teraz łazi po tym mieście opanowanym przez duchy i chleje alkohol? Ale dobra, no jest, okay. Czyli faktycznie ktoś w takim razie przeżył wtedy. Znaczy no, on przeżył, on kurwa odjechał od razu. Ale faktyczne takie połączenie z tym, co się działo te 30 lat temu. Czy tam 50, nie wiem, kiedy się ta gra rozgrywa. Tutaj mamy jeszcze jeden pokoik, co znajdziemy tutaj?
Tak. Informacja o zamknięciu, o Little Hope Textiles, czyli coś tekstylnego. Okej, że jakieś tutaj wypadki były od czasu zamknięcia, więc zamykają cały obiekt, ale ja tutaj jeszcze może dam radę obczaić coś, co jest po bokach, bo to też jest zawsze obce i warto się rozejrzeć. Dope? Don't do it! Narkotyki? Nie zażywaj ich! Okej, już widzę, jak wszyscy posłuchają takiego niesamowicie dobitnego przekazu. Nie zażywaj narkotyków! Hej, one są dla ciebie złe! Bardzo, bardzo złe! Dobra, przeszukujmy dalej. Wydaje mi się, że już możemy pójść przed siebie, szukając jakiegoś wyjścia z tej całej fabryki. Ostatecznie ona... Ojej, dzień dobry. You hear that? Right below us. O Jezus Maria, co się teraz kurwa stanie. Czyli w takim razie być może zaraz się wydarzy kolejny wypadek w fabryce. Zapadnie się podłoga. Co mam na ziemi? Gazetka, co w gazetce? Tragiczny ogień spowodowany dziecięcą lalką. To jest na temat tego pożaru, który był na początku gry w 72. Fire Department, Gas Range. Dobra, została włączona kuchenka, dziecko zostawiło zabawkę i zabawka podpaliła resztę rzeczy. Rodzina Clark. Anthony Clark, 18 lat, przeżył. Czyli tam był Anthony, a teraz jest Andrew, czyli to jest inna osoba. Został przepytany przez policję na wypadek, gdyby to on podłożył ogień. Ale oczyścili go z zaszutów. Ksiądz, czyli rewerend Leonard Carson, powiedział, że ogień był tragedią. Daty pogrzebu jeszcze nie ma. Okej, dobra. Dobra, czyli wydaje mi się... Tak. Tutaj jest powiedziane, że straż pożarna powstrzymała ogień przed zabraniem jeszcze jednej ofiary. Czyli w takim razie Andrew / Anthony przeżył ten ogień. Czyli jeżeli on przeżył i Vince też przeżył, to jakieś musi być tutaj forma połączenia pomiędzy nimi w dzisiejszej teraźniejszości. I może zabrzmi to kurwa jak naprawdę w myślenie na wyrost, ale jakiego bohatera do tej pory nadal nie spotkaliśmy i kto jest kurwa tym, którego mamy znaleźć, to jest kurwa kierowca autobusu. Więc jeżeli Vince tutaj jest obecny i to jest ten chłopak naszej siostry, to co jeżeli kierowca autobusu to jest dorosły Andrew, który może też pracował w fabryce i stracił tę robotę. Tylko że jaki on ma związek z tym wszystkim? On zniknął, ale jakby teraz przeżywa te wydarzenia, jakby kurwa jakieś połączenia z przeszłością jako młodszy kurwa on czy coś? Nie wiem. Nic już tu chyba nie znajdę. Pchnijmy te. No i lecimy przed siebie. That's heavy. Andrew, get your ass over here and help me out. Andrew taki w ogóle jakby w totalnie innym świecie się wydaje być. On chyba te pierdolną sobie. No to pchamy w takim razie. Co mam klikać? Push! Ram! Puśnięte. O kurwa, super, dziura. To nie był najlepszy pomysł, te deski są... O, super. Demon tam tylko kurwa czekał, no było go słychać na dole, fuck me. O, fajnie, o kurwa. B. Nie patrzę nawet na co się dzieje, będę patrzył tylko kurwa na przyciski. Ja pierdolę, co robić? Dobra, on jest teraz w przejebanej sytuacji, nie ma żadnej broni. Chuj, wyciągamy typa. Pull up. Dam radę go wyciągnąć? Jakaś rura. Hit tej rury! X. Ja pierdolę, dobra, ruba Assassin's Creed'a, hopie! B. Muszę być gotowy na wszystko. Tak, wyciągnij dzidę, kurwa, i wbij jeszcze raz w niego. Zajebiście. Y. Rzadko jest Y tutaj do wyboru. Y. Jaka muza! O kurwa! Dobra, skończył mi się stun. Ten tak w ogóle strasznie chujowo tą rurę trzyma, ale cóż możemy tutaj więcej zrobić? Ty no, tamten po prostu... I need to get out of... Dobra, go! Napierdalaj! Go! No kurwa, trzymaj! O chuj! Ha! To chyba jakby... Nie tak miało wyglądać? Walczymy z tym potworem? Kurwa, damy radę? Nie wiem. Mamy rurę na dole. Ale w pierdol mu spuścimy. Dobra, tylko nie mogę zjebać QTE. Damy radę.
Cyk! Jebnięty, dobrze! Musi pokonać swojego potwora. Cyk! Uuu, przebity! On ma dość ograniczony sposób używania tych swoich dzid. O kurwa. Okej, zrobione. Napierdalaj typa, nie pokonasz swojego demona uciekając od niego. O, zajebiście, uciekł. Ale dobra, ale uciekł. Kurwa, myślałem, że jak on powie go, to znaczy, że w stylu takim dawaj, wyciągaj mnie. O Jezus Maria. Dobra, nieważne, teraz odwaliłem akcję, o której mówiłem wcześniej, czyli hej, zostawcie mnie, ratujcie siebie, ja sobie poradzę. Ale dobra, jakby ja bym się niczym nie przejmował, mieliśmy już taką sytuację, że jedna z postaci potencjalnie zginęła, ale okazuje się, że stara Raszpla przeżyła spotkanie na pasach. Przynajmniej ta. Damy radę. Damy jeszcze radę, moi drodzy. Angela Factory Grounds. Dobra, wracamy do kontrolowania mamuśki. Myślę, że już oficjalnie możemy ją tak nazywać. Where the fuck are you? See Daniel out here? No. He's not here yet. Okay, let's keep going. No. He'll be okay. He'll catch us up. Hopie, myślisz, że on znajdzie was w tej pojebanej mgle, naprawdę? To jest to, co ci przyszło do głowy? Ten profesor to jest chyba najbardziej... O, tutaj się pije przy latarka. Zajebiście, czemu mi dajecie kontrolę nad postacią, której się jebie latarka? Naprawdę, bardzo mądre. Ten profesor z czasem się coraz kujowszy zrobił. Sterowałem nim tak, żeby był moralnie zajebisty, ale ostatecznie gościu ma najkurwa głupsze pomysły, naprawdę. O tak, oczywiście, że nas znajdzie. Jebany wpadł do dziury w fabryce, ale kurwa, przecież chyba widzieliście, że ucieka. Na pewno nas tu znajdzie. Jak miałby nas nie znaleźć? Przecież to jest tylko kurwa gęsta mgła, magiczne miasto i duży las. Ciemno jak w dupie. Da radę. Jesus. Andrew! Daniel! Nie no, jaja sobie chyba robicie. Ja właśnie cisnę bekę z tego, a on kurwa się naprawdę znajdzie teraz? Jakby nigdy nic? Boy, am I happy to see you. Okej. At least I'm not the only one damp and disheveled. Wespnie się? Dobra, wciągnął go. Wow, dobra. Trochę takie naiwne strasznie, ale da. It is what it is. Proszę, jak cię kochają. No, co tu teraz przyjdzie? Co tu teraz stopę postawi? A nie, przepraszam, coś się kurwa wślizgnie. Wślizgnie. Coś tam przy tym samochodzie mam wrażenie widziałem. Angela, ogarnij kurwa telefon. Trzeba było nie kupować starej chujowej Motorola. Not seen her. Dobra, wydaje mi się, że mam... Okej. Ona sobie tam po prostu stoi. Ale tu widziałem, że mogę coś podnieść, coś się błyszczało na masce. Hell yeah. Examine this shit. Podnieś maskę, tak? A nie, ona coś przetrze. Uuu, znaczek słońca, co? Już widzieliśmy wcześniej. Old car. Ta. Okej. Związane z pogańską magią jest to słoneczko, co? Nie wiem, może jakieś ochronne, żeby mu się nie wyjebał na autostradzie na przykład ten samochód. Trudno mi powiedzieć, po co na masce samochodu miałby być taki symbol. Nie. A co w bagażniku? Może ciało? Rozumiem, bagażnik będzie od tak po prostu otwarty. A, co my tutaj mamy? Mr. Clark. Okej, to jest na temat tego pożaru domu. Aha, czyli ludzie chyba oskarżyli tego, Antonego o ten pożar i napierdalali na niego, jak zobaczyli, że wychodzi z policji. Wolny, że go nie zamknęli za to. Poor boy. Left little home. Aha, okej. Okay. Tutaj jest tak. Thursday. To jest chyba czwartek. Czwartek po południu. Jeden z przyglądających się powiedział, o, ten biedny chłopak musi teraz przechodzić przez piekło. The Herald, nie wiem, czym jest The Herald, ta gazeta, ale ktokolwiek. Herald podszedł do pana Clarka, żeby skomentować tą sytuację, ale... I coś tam tutaj było, bo widzicie, jest przerwana ta cała gazeta. Oskarżyli Clarka, który został znaleziony z pudełkiem zapałek w jego rękach na miejscu. A oskarżyli go o spowodowanie tego ognia. Okej, okay, no to zdecydowanie Antony nie miał łatwego życia po tym, co się tam odjebało. Ja mogę się tutaj czemuś innemu jeszcze przyjrzeć? Nie, jest mocny zoom tylko i wyłącznie na to.
No dobra, to zdecydowanie nasz kierowca autobusu tak idę w tą polemikę, być może mam rację, bo jeżeli te dwie osoby przeżyły i są jedyne dwie osoby, które tutaj są poza nami, ale co to by oznaczało, dlaczego on jest też tutaj? Może się transformował w siebie, może to są jakieś kurwa przeżycia w czyśćcu, faktycznie. Może zginął po prostu w tym autobusie. Kogoś tam wiózł, ale kogo? Tak, nie możemy być tego pewni. Dobra, dziewczynka przy domu. Pog, pog, pog. Gdzie biegniesz, dziewczynko? Droga Mary. Weź mnie, nie wkurwia już. Powiedz mi, co się tutaj dzieje. Stay on your toes. Anything could happen. A, zaraz nas ktoś wciągnie znowu w jakąś wizję pewnie. Jo! Super, dobra, chyć go jeszcze ktoś, patrzcie! Kurwa, weselny pyton tutaj się utworzył. No one in Little Hope is safe while you still draw breath, Joseph. You must die today. Jezus Maria! Not even your wife Amy was spared your lust to serve Satan. Damn me if you must. Okay. You're not fit. I zaraz zobaczą śmierć profesorka. There is still fight in you. I must drive the devil out for the safety of everyone here. Autentycznie, księżulek sobie mordował każdego, kto mu się sprzeciwił albo nie pasował. Dobrze, że się załapał na tą wizję. Jaki chujowy sposób na śmierć, zgniotą go kamieniami? Wszyscy na tą biedną Mary zwalają. Help Joseph, confront Mary. Chuj, head Joseph, spróbujmy go uratować. Jedyna opcja, konfrontacja z Mary gówno nam da. Ale oni teraz powiedzą, o kurwa, szatan podnosi kamienie. Czy one naprawdę są takie ciężkie? Przecież można by było zsunąć z tych drzwi, czy tej dechy, co, która tutaj jest. To musiał być piękny widok. No na pewno mu nie pomagamy ostatecznie. The devil must be crushed from within him. Ten to się pewnie obsra, takie proszę księdza, ja to tak średnio. Aha, rozumiem, że jakby koniecznie tego typa muszą zajebać gniotąc go kamieniami, tak? O Jezus Maria, a straszna pojebana egzekucja, czemu oni odpuścili z tymi kamieniami, co oni kurwa robią? Przecież ta siła jest jakby, aha, dobra, po prostu... Nie ma opcji, żebym był w stanie powstrzymać to, jak nic. Ale mam wrażenie, że konfrontując się z Mary, tylko jeszcze bardziej bym podkręcił to, że ona jest w konszachtach z diabłem. Pomagając temu, znaczy ściągając te kamienie, bardziej dla tych wszystkich widzów tego księdza zasugerowałem, że to nie dziewczynka, bardziej dla tych widzów, że to nie dziewczynka jest szatanem, tylko ci ludzie byli z szatanem, a oni i tak już nie żyją. Time for what? O kurwa, okej. Jezus Maria, jakie pojebane! Walczymy, co? Okej. Uszy mnie teraz spędzą. Dawaj kurwa, sledgehammerem go sklepię! O świetnie, wszystkie potworki przychodzą. Widzę na spotkanie. Reassuring, please hurry, I'm not waiting for you. Please hurry, niech będzie. Co się teraz stanie? Dobra, QTE, jak nic. Walczymy. O chuj, co za agresja. Cyk, nogę, BOOM! Dobrze, doktorku. Muszę się skupić na celowaniu. Jak mam piąchę, to będzie celowanie, ale być może będzie też zwykłe klikanie, więc muszę być gotowy na wszystko. Dobra, walka Angeli. To są te miejsca w ogóle, swoją drogą, gdzie w koopie dwie różne osoby robią swoje akcje. Och! Proszę, jaki obrót, kurwa. Ruchy jak z treningu przeciwpożarowego. Dawaj, pierdolni! Cyk! Uhu! Trzonkiem go! Dobra. Ona go uratuje, czy co się kurwa stanie? Ej! Uhu! Zajebiście, dobrze. Co prawda niby wszyscy mają ze swoimi demonami walczyć, ale ja nie wiem, jak to ostatecznie działa. Co się kurwa dzieje? Co? Śmierdzi mu? Dawaj! Dobrze, udało się! A to było odległe, bardzo mało czasu mi tam zostało. Dobra, profesorkowi zachciało się walczyć, jak nic. O kurwa. Nie, pomóż jej, kurwa, to ona ci pomogła, ty też jej pomóż. Przecież ona nie da rady, rozjebie ją ten demon, jak jej nie pomożesz.
Dobra, muszę tylko trafić. Pyk! Uuu, jebać twój łańcuch, kurwa, nikogo już nie przyciągniesz. Co? Broń ci zabrałem. Lepsze to niż wjebać demonowi. Ty no, chłop, kurwa, wygląda jakby ragdola miał mocnego i po prostu ktoś w edytorze wziął i ciągnął. O Jezus! Kopnij skurwysyna drugim butem! Oddaj bota, kurwa! Kopniaczek! Cyk! Uuu. Dobrze, zapierdalać do środka. No kurwa, jeszcze raz naprawdę mocniej mu wypierdol! Co jest? Pomóż mu, kurwa! Dawaj, dawaj, we młota! We młota, kurwa! Uuu. Dobra, nawet nie musiałem nic klikać. Jest zajebiście. Jezus, już myślałem, że jest po nim. Tak, na pewno zablokowane drzwi młotem, kurwa, pomogą przeciwko demonom. One muszą wchodzić przez drzwi. We gotta go! Like now! Kurwa, dobra, niech będzie. To chyba się wydaje być lepszą opcją. Zostawcie mnie i idźcie. Wydaje mi się, że to jest, kurwa, to, co musi być wybrane. Wypierdalajcie! Okej? Okay. Gościu musi być teraz... O nie, nie, żeby nie jebło teraz, żeby nie jebło teraz. Nie jebni, nie jebni, nie jebni, nie jebni, nie jebni. Ha! Gościu musi teraz srać ze szczęścia. Odjebał akcję godną po prostu Rambo 5. W stylu, zostawcie mnie i ratujcie siebie. I przeżył, bo sobie odpuścił ten demon. Jesus. Kurwa, więcej szczęścia, rozumu. Nothing here isn't right. What's new? Nothing here feels right. Gorąco mi aż tutaj normalnie. Ruined house. Niech zgadnę, to ten kurwa dom, który spłonął, jak nic. W końcu wychodzi na to, że Antony, czyli ten domyślny podstawowy Andrew, był właśnie z Little Hope, co? Chyba tak. Dobra, zanim pójdziemy jakoś mega głębiej, tutaj już widzę, że mogę coś podnieść. Przeszukajmy w takim razie to domiszcze, egzamin. Jakaś kolejna kartelucha. Cyk. Wiedźma na mietle. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Spoko? Nie sądzi... Nie no, to nie była postać z tego. Czy to jest jakiś trik? Czy to jest kurwa jakiś... O kurwa, jest tam ta Mary. Jebaniutka. Ona idzie na piętro, ale ja nie chcę jeszcze wchodzić na piętro, kurwa, dajcie mi ten dom przeszukać, błagam. Dobra, okej, okay, pozwoli mi dom przeszukać, ale ewidentnie muszę iść w tamtym kierunku, więc odwracam się w tył i szukam tutaj. Całe domek chcę przeszukać, tutaj mogą być ciekawe rzeczy, jeżeli to faktycznie jest dom właśnie Antonego. Jest ta opona. Tak, o Jezus, no to ma teraz sens. Jeżeli ona faktycznie pamięta, że tą oponę uprzyzdabiała razem z ojcem, to teraz ma jak największy sens. Że to wszystko to są rzeczy, które są po prostu z tej okolicy. No to ewidentnie... O, zajebiście, no tak, to jest... Okej, okay, czyli będzie się tak czaić, co? Czy ona tam dalej jest? Nie, dobra, zniknęło już. Jeszcze raz to zobaczę teraz? Mam nadzieję, że nie. Ja pierdolę. Kontynuując, ci się tutaj patrzą przez okno, ale chyba nie widzą tak zajebistych rzeczy jak ja, coś mi się wydaje. Egzamin. Co my tutaj mamy? Nowoczesny poradnik właściwego wychowania, Andreas Vogel. Mogę otworzyć tą książkę? Nie, tej akurat nie mogę otworzyć. Jak się ją bierze do ręki otwartą, wtedy można strony przewijać. O, teraz mogę strony przewijać. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Nie chcę tego wszystkiego czytać, ale zdecydowanie mamy tutaj książkę o dobrym wychowaniu dzieci, o ustalaniu limitów i tak dalej. Ale tak jak teraz było przypomnienie, że ojciec krzyczał, może gdybyśmy mieli własne dzieci, czyli były kurwa adoptowane. Co my tu jeszcze znajdziemy? Złe maniery, secret found. A co to za secret? Stara książka zatytułowana Nowoczesny poradnik właściwego wychowania. Strony mówią o dyscyplinie i złych manierach. Okej. Ogień był spowodowany przez dziecięcą zabawkę. Na kim najbardziej skupiali się, jakby kto był celem tej dyscypliny domowej? Okej. Okay. Jak dziecko robi się starsze, to traci swoje maniery, bla bla bla.
Nie jestem pewien, co mam z tego wyciągnąć dokładnie, ale no dobra, okej, niech będzie, że ktoś tutaj był celem tego największego rygoru. Bad manners i tak dalej. To może być przydatne w takim razie. No wychodzi na to, że Mary w tamtej rodzince. Może dlatego... Czy mi się wydaje, czy po prostu przy każdym tutaj... artefakcie, który znajdziemy, będzie się pojawiał kolejny demonik, dobra. Jak nic, jestem przekonany, że to jest jakaś jedna z finałowych scen tutaj, ponieważ wszystkie te demony dosłownie przychodzą i się nam, kurwa, przedstawiają. Kogo reprezentują? James i Anne. 48. No tak, no mamy tutaj Angela i Johna, tylko że młodych. You're gonna wanna see this. No, to oni. Jako małżeństwo w 48. This makes less and less sense. Co nie? I tak od dawna. Dobra, wracajmy na drugą stronę. Upewnię się, że tutaj niczego nie pomijam, bo tutaj ciekawe rzeczy są w tym domku. Tak, cały czas znajdujemy rzeczy, które odpowiadają konkretnym postaciom tutaj. To Premonition już widziałem, ale wydaje mi się, że to jest związane z kolejną grą, ponieważ widziałem już trailer kolejnej z gry z serii, tego Dark Pictures. I tam po prostu były te... właśnie jacyś tam żołnierze schodzili do jaskiń, coś takiego. O, więc to bardziej pasowało do kolejnej części. Jakieś tam House of Ashes, czy jak to się nazywa? Co my tam mamy? Jakby nic tutaj ciekawego nie widzę, poza tym, że mogę się za okno popatrzeć. Są tam cegły. Cegły, dużo cegieł. Tak jakby coś tam miało być budowane. Podeścig jakiś? Może miejsce do wieszania? Ja aż tak muszę zrobić, bo mi lampy świecą. Aha, cegły, może tutaj to jest John, bo został zgnieciony. Dlatego on w ogóle jest taki, wiecie, glizdowaty, miękki, glutowaty. Ten jego demon, bo sam został zgnieciony, wszystkie kości pogruchotane tymi kamieniami. Co mamy tutaj? Jakiś rozjebany kawałek ściany? Co tu obraz jest? Co my tu znajdziemy? O, okej. Nie zauważają mnie, nie przejmują się mną. Dziecięcy rysunek pokazujący małą dziewczynkę z lalką, kiedy mroczna postać jest ponad nią. Okej. Rodzina szukała sposobu, żeby kontrolować zachowanie dziecka. No spoko, tyle to ja rozkminiłem z tego wszystkiego, ale że to ma związek z rodziną próbującą kontrolować dziecko? Nie wiem, skąd ten wniosek w takim razie jest. Chyba, że to są takie ogólne wnioski po prostu wyciągane ze wszystkiego, co my tutaj znajdujemy. O, tutaj coś jest na zegarze. No siema, klucz na... Jabadabadu! Secret found. Okej, stary zegar. I w środku klucz. Dobra, weźmy klucza w takim razie, może się przydać. Bier klucza, hopie. Chyba, że nie mogę wziąć tego klucza. Myślałem, że jakby o to kurwa chodzi, żeby ten klucz wziąć. Nie? Nie? Kręcę tą kamerą najmocniej, jak tylko jestem w stanie, ale nic tutaj nowego się nie pojawia, nie mam nowych opcji. No okej, jak nie, to nie, no to nie będę brał tego klucza. Skoro nie mogę. Tutaj coś leży. Na stoliku? Biurku? Proszę bardzo, list od księdza widzę. Co my tutaj mam napisane? Droga Anne, dziękuję za twój list na temat Megan. Rozumiem twoje obawy i upewniam cię, że rebelianckie zachowanie twojej córki nie jest niezwykłe. Pomagałem rodzicom z podobnymi problemami i będę szczęśliwy, mogąc pomóc Megan, jeżeli chodzi o posterowanie jej moralnie. Książka Hebrajczyków mówi, że dyscyplina wygląda na bolesną, a nie przyjemną, ale potem daje, wiecie, fajne owoce, że jest jakby spoko. Napierdalasz dziecko pasem, ale potem przynajmniej się słucha i jest fajne. Okej, czyli faktycznie rodzina się zwróciła do księdza, żeby on dyscyplinował córkę. Jaki zajebisty pomysł, tak kurwa, kto się lepiej zna na wychowaniu dzieci jak ksiądz, który przecież wychował ich setki. Ale idiotyzm. Dobra, co mamy za tym oknem? Co tam wypatrzymy? Który demon przyjdzie się przywitać? Żaden? No teraz nie widzę żadnego, ale pewnie jak kliknę B... to coś się stanie? Hell yeah! Którego brakuje tutaj? Tego z dzidami. No oczywiście, że tego z dzidami brakuje. On tak dziwnie chodzi, bo on podpiera się jedną z dzid, które go przebiły jakby laską. Się podpierał. No tak, zaraz tutaj normalnie szambo wyjebie, bo ewidentnie jesteśmy okrążani przez demony, więc w tym domu odbędzie się finałowa akcja, jak nic. Jak nic, jak nic. Tutaj pewnie będą schody na piętro, co?
tutaj już się nic nie znajduje, to badałem z drugiej strony. No, nie ma tutaj już chyba niczego, co mnie jakoś bardziej zainteresuje. To jest normalnie pokój Harry'ego Pottera. Ale tam nie wejdę, więc chodźmy na górę. Może by tak wszyscy? Albo i nie. I did. Can only be the girl. Let's go find her. No spróbujmy, spróbujmy. Jak to się wszystko zakończy? Chuj wie. She's in here. Okej, siedzi i płacze. Stay here. Ło. Płyty naszego braciszka, co? Mind the goddamn vinyl. Dobra, co my tu tutaj... O Jezus, kurwa! To zawsze musi się dziać w momentach, których się nie spodziewam. Ona chce, żeby przed księdzem ją chronić. Together, by God's grace, little hope will prevail. My word on it. This court is hastily convened, but with good reason. If we are to finally rid ourselves of the evil which has infested Little Hope, then we must act today. O Jezus Maria, co się teraz stanie? Of witchcraft. What say you, Reverend? The evidence, as discovered through my investigation, is beyond question. Mary uses her puppet as a familiar to summon and serve the devil. Aha. We have been deceived by a child, by her guise of innocence. This puppet was mistakenly used to denounce Tabitha. But it has always belonged to Mary and Mary alone. She allowed her own kin to be executed as she watched in silence. That is not so. Liar! Now this tainted child. This creature of Satan has the marrow to accuse me, a man of God. Czy ja dam radę to jeszcze w ogóle odwrócić? Sam nie wiem. Mam szczerą nadzieję. Do not fall for her little girl act. She may be a child, but there's no doubt she means harm. She's malicious. It was never my intention to bring harm to this town or its people. Can you not help me? What can I do? If I could do something to stop this, I would, but... Now in her hour of greatest need, this child of the damned pleads once more for the devil's help. I beg the court's indulgence. Co się teraz wydarzy? This seek your counsel. Carver is evil. We have to stop this. The only madness is right here in this court. Carver, he's the evil one. We have been swayed by malice. The truth hidden from us, but not by Mary. Proszę, przekonujemy naszego tego dublera. Urging us to believe in the devil. Be silent. This is all you'll his not deceive doing. Us any longer. Your true purpose is plain to see. I will see this town purged of all evil. He's right. Listen to what he's saying. Carver is to blame. What must I do to bring Little Hope back into the line? O Jezus Maria, czy... Reverend, and what he's capable of. You have to stop Carver. Absolutnie. You have to stop Carver. It's him, don't you get it? He's condemning Mary to take the heat off himself. Gościu odpierdala maniany i zwala wszystko na dziewczynkę. Jezus Maria, ale co on mu zrobi? Kurwa, zabije go, cokolwiek zrobi, nie wiem. Idzie zeznawać, jak to się skończy. What is the meaning of this outrage? Może oni by na przykład, wiecie, zrobili jakąś pojebaną akty. On mu coś powie? Co się teraz stanie? What I have just learned sickens me to my core. Czy ja dobrze w ogóle postąpiłem? Questions which must be asked of you. Dzień dobry. How can a man of God conduct himself in such a way? Czy on w swojej Biblii ma jakieś kurwa runiczne znaki? Your suffering is at an end. You are free to leave. Fool! Misled by a child. Do you not see what she is? The truth stares at you from the depths of hell, yet you see nothing. The devil's daughter. Proszę, młody ksiądz przyjechał do miasta, fajny taki. Fajnie się słucha jego kazań. No, Kryśka, mówię ci, musisz przyjść w niedzielę o 16. You will pay heavily for your crimes. Jezu, gościowi odpierdala. I'm the first to fall under your spell. Now all of Little Hope is mesmerized by you. Aha, wow, to teraz momentalnie przestał się wypierać, tylko mówi, że to ona go zaczerwała.
Without you, I will be dead. Proszę, odmieniliśmy jej los. I shall remember you all, my dears. Huh, no dobra. Jakby... Nie wiem, skąd wytrzasnął ten cały Abraham, czy jak mu było w przeszłości. Książkę, w której on miał jakiekolwiek znaki runiczne, nie mam pojęcia, ale to nic, no nieważne, jest git. Czy my zmieniliśmy przeszłość w tej chwili w jakiś sposób? You protected the girl and you were right about the priest. He was the genuinely evil one. Hmm. Ale co dalej? Jakby wątpię, żeby to był koniec naszych przygód z tymi wszystkimi demonami, potworami i tym, co jest tutaj dookoła. Kto wie, może jednak. Stresik. I think finally this whole nightmare is over. Zaraz coś pierdolnie jak nic. Czuję to. Dobra, okej. Okay. Powstrzymaliśmy w takim razie na tych wszystkich procesach z przeszłości ludzi przed zabiciem Mary. Okej. Okay. Ale co z tymi wszystkimi, kurwa, demonami, które się tutaj znajdują? Czy to już koniec? Mają spokój? Mgła opada? Wychodzą? O kurwa. O, dom się wali, a Angela siedzi w środku. Taylor siedzi w środku. Zajebisty, kurwa, wybór. Super. Co teraz? Czemu ona tam została? Powie mi ktoś? Kurwa, wszyscy wychodzą, ona myśli, nie, nie, ja nie będę wychodziła. Jezus Maria, podobna akcja jak poprzednio. Siostra jest w złej sytuacji, a my nie możemy jej pomóc. O kurwa, no, czy ona to przeżyje, czy nie? Co ja mogę zrobić, żeby jej pomóc? Nie ma najgorszego przeciwnika, nie, trudno się jej bronić przed nim nawet. Indecisive. Deceitful. O Jezus Maria, o nie! O kurwa, aha! No, to by było na tyle. Czyli ona zwodziła i była niezdecydowana i dlatego ginie? Bearing updated. Aha, okej, okay. No super. Czyli tracę Taylor. Dlaczego? Kurwa, nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. O Jezus Maria, czy teraz czekają mnie potencjalne egzekucje ludzi, kurwa, tutaj teraz? Czy gdyby mi się nie zablokowało to jedno gówno wtedy, kiedy podjąłem decyzję na temat, kiedy jakby ratował mnie Daniel, to by było inaczej? Oh, fuck me. Ale czekajcie, czy to jakby finał? To jedyna ofiara tej mojej tutaj pięknej przygody w Little Hope? Tak, jest dzień, nie ma mgły, wychodzą. Jesus. Hej! O, jest i Vince. Czy to jego dziewczyna tam właśnie zginęła? I know it wasn't your fault. Ha! Dobrze mówiłem. Dlatego go nie pokazali na pogrzebie, żebyśmy nie wiedzieli za wcześnie, że on przeżył. You call for help and you leave this place. And don't you ever come back. Ain't nothing left here for you. On mówił chyba do samego tego, Andrew. Jesus. Jakby spoko, ale dlaczego on jest starszy, a my jesteśmy młodsi? Gdzie jest kurwa kierowca autobusu? Czy druga część mojej teorii będzie prawidłowa? Żal mi trochę Taylor. Ewidentnie podejmowałem złe decyzje, które jakby zablokowały jakieś jej cechy charakteru. We've all had one hell of a rough night. You more than anyone. That's gonna haunt me forever. You're not alone here. Take it easy on We've yourself. We've all been through hell. You know that, right? We're finally getting out of this hell. You can't blame yourself. Welcome, bus driver.
O Jezus, tak. Andrew to jest kierowca autobusu. A ich tutaj, kurwa, w ogóle nie było w takim razie? Nikogo? Proszę, co z tym rewolwerem? Czy on teraz, kurwa, się zabije? We're diverting all traffic through Little Hope. Dowiemy się teraz, jak to było naprawdę. You okay, buddy? You seem a little confused. Aha. On nie chciał wracać do Little Hope, bo, no bo tam mu spłynęła rodzina. Yeah, I'm fine. I just wanna get these folks to where they need to be. Pusty autobus. I doubt a short delay will trouble him too much. Czyli ten po prostu nie skomentował tego faktu. Sam się tutaj wyjebał i sam przez to miasto podróżował. Przeżywał, rozumiem, ten horror na własną rękę, ale chyba sobie ubzdurał po prostu wizualizację wszystkich swoich członków rodziny tutaj. Can everyone just shut up? This isn't helping us find help or getting us out of here. Intrygujące. Hi there. How you doing? Excuse me, but we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. Co? No, dlatego tak się odzywał. Poznał nas. No właściwie postać, którą kontrolowaliśmy, to jakby to samo mówił wtedy Anthony, jak czytam Anthony? Tak, Anthony, jako dorosły ten kierowca autobusu. Nie było, kurwa, żadnych demonów, nic tutaj się nie działo straszliwego. Celował w niego. Ale w nic nie celował, tam nic nie było. A, czyli po prostu dostał popierdolca. Get the hell out of here. Ale jaki to ma w ogóle związek z tą... Now let me in. Hey! I don't think he gets how bad a mess we're in. Ten chyba śledził nas, żeby nam powiedzieć, co się dzieje. Zdał sobie sprawę teraz? O Jezus. Naprawdę. Ha. Huh. Forgiveness. Strength from within. Andrew znalazł kierowcę autobusu. Tak naprawdę nie był wcale tak daleko. God damn. No dobra, ale ostatecznie chyba mimo wszystko wydaje mi się... Udało mi się osiągnąć dobre zakończenie. Zginęła Taylor, no jakby trudno, ale czy to miało jakiekolwiek znaczenie? Zginęła wymyślona w głowie przez Antonego postać. That's it. Game over. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can get a different result. That's the problem with demons. If you don't lay them to rest, they will haunt you forever. Impressive. Almost survived intact. Almost. And you eventually found him. The bus driver. Maybe he can now put the past behind him. Till we meet again, maybe in the South Pacific, or the Arabian Desert, or somewhere else. But we will meet again, at least one more time. Dobra, panie kuratorze, nie pierdol, wiem, że mają jeszcze być dwie gry z tej serii, chociaż wolałbym jedną dużą, zamiast takie mniejsze.
To by było na tyle, moi drodzy. Little Hope ukończone. Wiecie co, tak patrząc na to, jak mi poszło w Little Hope, w Men of Medan i w Until Dawn, mam wrażenie, że w tych takich... Bo jakby w Detroit mi poszło spoko, z tego co pamiętam. Tak samo jak w Heavy Rainie. Ale jestem prawie przekonany, że w tych horrorowatych grach z wyborami jestem skazany na prawie idealne zakończenia. W sensie nie jestem w stanie uratować wszystkich, bo nie podejmuję idealnych decyzji, bardzo dobrych, ale jestem na tyle blisko, że tracę tak po jednej, max dwie postaci. Tak właśnie było tutaj. Tak więc cóż mogę wam powiedzieć? Mogę na pewno to skipnąć, fajnie by było, byłbym zadowolony, bo nie chcę tej muzyki tutaj słuchać. Dziękuję wam za oglądanie. Wiem, że było ciężko, ponieważ... gra była po angielsku, ja totalnie nie miałem do głowy, żeby odpisać wszystkim osobom, które się do mnie zgłaszały w kwestii tego, że chcieliby przetłumaczyć te odcinki, ale jak się to troszeczkę uspokoi, to może uda mi się utworzyć jakąś formę komunikacji, żeby parę osób mogło nad tym pracować, bo napisy do Little Hope to i tak była kwestia czegoś, co będzie zrobione po ukończeniu wszystkich odcinków. Tak to od początku planowałem, bo na bieżąco bym po prostu nie miał do tego łba z tymi wszystkimi grami, które teraz wychodzą, tak więc... Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, jeżeli jesteście zadowoleni z tego, jak mi poszło, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam, trzymajcie się,